czwartek tczewscy strażacy obchodzili swoje święto. Wyjątkowo zrobili to w plenerze nad Wisłą, a tradycyjnie Dzień Strażaka był okazją do wręczenia nagród, odznaczeń i awansów. Z okazji Dnia Strażaka na bulwarze nadwiślańskim Sambora odbyła się uroczysta gala z udziałem posłów ziemi tczewskiej, władz samorządowych, duchownych, przedstawicieli innych służb mundurowych, mieszkańców miasta. Miejsce zostało wybrane celowo. 5 lat temu podczas powodzi zagrożone zalaniem było Stare Miasto, domy położone najbliżej bulwaru, ulicy nad Wisłą. Wtedy, w 2010 roku, Straż Pożarna ratowała Tczew przed zalaniem, ustawiając na bulwarze rękaw wodny, który spełnił swoje zadanie. Tamte wydarzenia przypomina okolicznościowa wystawa fotograficzna, którą można było zobaczyć koło przystani nad Wisłą. O tegorocznych obchodach Święta Strażaków w dniu ich patrona, świętego Floriana, mówi Waldemar Walejko, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie. Wybraliśmy na miejsce uroczystości bulwar nadwiślański, a z tego to względu, bo 5 lat temu tutaj walczyliśmy z powodzią i właśnie w tym okresie to wszystko tutaj się działo i chcieliśmy pokazać społeczeństwu i gościom zaproszonym, że jak ten bulwar wygląda teraz. I przygotowujemy także na dzień 23, czyli na sobotę, też tutaj na bulwarze pokaz sprzętu, pokaz sprawności dla wszystkich mieszkańców Tczewa i powiatu. A w jakich godzinach festyn? Między 14 a 18. Uroczystość była okazją do podziękowań, awansów na wyższe stopnie, wręczenia nagród i odznaczeń. Obecnie Straż Pożarna nie tylko walczy z ogniem. Strażak to specjalista od ratowania życia, mienia, środowiska. Usuwa skutki wypadków drogowych, katastrof wywołanych wichurami, powodziami, wybuchami czy zawaleniami budynków. W tczewskiej jednostce pracuje obecnie blisko 100 osób. W naszym powiecie, w każdej gminie, mamy również oddziały ochotniczej Straży Pożarnej.